Pani poseł, uczestniczy Pani dzisiaj w obchodach 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Lutzygu. Jakie wrażenia z tym imprezy? No przede wszystkim wzruszenie. Nie jestem absolwentką, jak się powiedział, Mickiewicza, ale słowackiego w Oleśnicy, to wiele lat temu. Ale dzisiaj atmosfera, poruszenie i wzruszenie, które było na sali, bardzo mi się udzieliło. Przede wszystkim chcę pogratulować organizatorom tej imprezy. To jest bardzo dobrze przygotowana impreza, a z jednej strony perfekcyjnie przygotowana, z drugiej strony nie zabrakło w niej profesjonalizmu, a także poczucia humoru i lekkości. To jest bardzo ważne. No i przy tym entuzjazm absolwentów, którzy się czują tak związani ze szkołą, też świadczy o tym, jak ważna jest to szkoła w krajobrazie Lubania, w krajobrazie Dolnego Śląska, myślę i Polski, bo mamy tutaj wielu absolwentów z całej Polski, którzy w różnych miejscach robią dużą, średnią, małą karierę, ale wszyscy ci, co przyjeżdżali, to przyjechali, czują się bardzo mocno ze szkołą związani. To mogę tylko pozazdrościć nauczycielom, którzy wywołują taki entuzjazm. Co prawda też jestem nauczycielem zawodu i wiem, jak trudny jest to zawód i czasami jesteśmy doceniani dopiero po wielu latach za to, co robimy, ale to docenianie i tą wdzięczność dzisiaj było widać. Piękne, wzruszające spotkanie, dobra szkoła, dobre wyniki. I tego nie powiedziałam w czasie mojego wystąpienia, ale tak chciałam powiedzieć, mądrzy i piękni absolwenci. Tak to dzisiaj wyglądało. W różnych miejscach widziałam mądrych i pięknych absolwentów, bardzo mocno związanych ze szkołą. Pozwoliłam sobie przekazać dzisiaj prezent. To taka duże wydanie, uroczyste wydanie na zakończenie tej kadencji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz coś poważniejszego. Patron Adam Mickiewicz, patron szkoły, znany ze swojej literatury i postawy, bardzo mocno walczący o Polskę i o polskość, zaangażowany w różne problemy Polski w tamtym czasie, też wywołuje potrzebę mówienia dzisiaj o tym, jaka jest ojczyzna, w jakim kierunku zmierza i zmierza polska edukacja. I to też, myślę, jest następny wątek, ale przekazałam konstytucję, która została wydana na zakończenie tej kadencji i ja taką konstytucję dostałam, takie wydanie piękne, odświętne, uroczyste. Wydawało mi się, że ono będzie bardzo dobrze współgrać z 70-leciem szkoły imienia Adama Mickiewicza. Dziękuję za serdeczne, życzliwe przyjęcie, za to, że mogłam się poczuć częścią wspólnoty, która dzisiaj świętowała.